druk 363, Krajowy Radnego Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, ten projekt wynika od tego spotkania przeze mnie pan przewodniczący Komisji Infrastruktury w naszej Radzie Dzielnicy, pana radnego Stanisława Szczyńskiego. Pan radny był bardzo zainteresowany tym, jak przebiega realizacja zadań inwestycyjnych relacji w parkingu przy ulicy Bartolomiej Smokowicy. A na tym spotkaniu zapoznaliśmy się z kosztorysami, trzeba powiedzieć, tylko wstępnymi obu inwestycji. Kosztorysy te były mniejsze o połowę niż założone w planie finansowym, nasze środki, czyli parę więcej, w tej uchwale następuje korekta tych środków do wysokości przewidzianej przez plus około 10% więcej takiego nadatku. Przez to udaje nam się zgodnie z postulatem pana radnego Stanisława Szczyńskiego zmieścić realizację zadania z roku 2014. To jest zadanie budowania parkingu ulicy Parkowej. Kolejna sprawa to jest również korekta wieloletniego zadania rozbudowy ulicy Bogdowicach, które pośrodku zastosowane do wyniku wynikających z wieloletnich prognozów finansowych. Uchwała jest konsultowana z panią dyrektor Kwaśnia, która odpowiada w mieście Krakowie za sprawy związane z planowaniem zadań wieloletnich, który jest dyrektor Biura Skarbnika Miasta Krakowa. Sprawy dotyczące realizacji zadań wieloletnich były omawiane na spotkaniu w marcu. To było spotkanie przedstawicieli dzielnic z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, z wszystkimi jednostkami, wydziałami, skarbnikiem, biurem skarbnika. Na 18 zaproszonych dzielnic było reprezentantów, było 17 dzielnic. W 1/3 dzielnicy nie było reprezentanta. Niemniej jednak, jak byłem tam zaproszony w ramach prac komisji mojej, sprawami się zapoznałem i tam była też kwestia poruszana dotycząca tego, jak należy realizować, przygotowywać, wprowadzać i procedować zadania wieloletnie, które są najważniejszym elementem relacji. Może tutaj jakby tych wszystkich spotkań, tych wszystkich pracy właśnie jest ta uchwała, która ma ten problem zadań wieloletnich rozwiązać. Jeszcze najpierw jedną rzecz, że jeżeli chodzi o przebudowę problemów parkingowych w ulicy Bartowej, było duże opóźnienie z uwagi na to, że nie było wydanej decyzji wizerki na te parkingi. Według mnie było to opóźnienie było spowodowane zaniechaniami ze strony Rady Dzielnicy, ponieważ zadanie to było w niewłaściwy sposób monitorowane, nadzorowane przez Radę Dzielnicy, ale po tym spotkaniu tutaj wspólnie z panem Stanisławem odbyliśmy. Decyzja WZZ też została wydana. W tej chwili jest ona uprawomocniona, co pozwoli pracować w projekcie i w projekcie budowy do końca tego roku. Wydaje to na 5 lat przyszłych. Dziękuję. Przystępujemy do dyskusji. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Projekt za Radę